Naprawdę. Ale naprawdę. No to jest jakaś głupia reklama jakiegoś skuteru. Zapłacili muzykowi. Ha, muzykowi. Żeby zaśpiewał im o ich produkcie. Ciekawe, czy o Delmie by też źle zaśpiewał. Delma, to jest moje masło. Posmaruj nim kanapkę. Bo to jest moje masło. Albo margaryna? Smaruj widło może. No wiem, no, gościu śpiewał jakimś skuterku głupim. Zapłacili mu za reklamę, to śpiewa. Morning, Ava. Your wake up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA Znikający rami już na samym początku gry. No ale wygląda to you nawet ładnie. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. Okej. Lul, co to jest? Okej. To ten gier. Czy mi się wydaje, czy to jest blur? Your EMT. It's on the side. Okay. We are going to take a landing. Ale proszę nie rytować gry od twórcy batalionów. Make your way to the docking station. Każdy dobry twórca, no, musiał od czegoś zaczynać. I czasami był to krap. Jak na razie jest dość dziwnie. Ale muzyka fajna, trzeba przyznać. Leci fajna muzyka w tle. Nigdy o tej grze nie słyszałem. What the fuck, jakie coś. Biuro, docking bay. Nie, chodźmy do biura. Ło, mogę sobie czytać. Bla, 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 nie chce mi się. Za dużo tekstu. No fajnie. Ale trzeba przyznać, że jest zoptymalizowane całkiem dobrze. Wygląda ładnie. I have performed the necessary checks. Muzyka fajna w tle leci. Dobrze zoptymalizowane. No wygląda ładnie, bardzo ładnie. Serio, to wygląda świetnie. A to jest UE4 by the way. No to jestem tym bardziej, no. Powiedzmy to... Zaskoczony? Bay 3. Ej, o co chodzi, bo w ogóle nie słuchałem. Retro? Go. Fido? Go. Guidance? Go. Control? Go!
Telcom. Go. Then we are go for launch initiated. Go. Muzyka jak w Interstellar prawie. I'm running the program. 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Trajectory looks good. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. We are slightly short at the landing site. We are going to have to burn late. Go. Full retrograde. Go. No dobra, ale o co w tej grze chodzi? Ale patrzcie, no znikają mi ramiona, no. Tu jeszcze przenika, no. Welcome to Europa. No dobra, co zrobić? Ej, ale pomyśl, czekaj, czekaj. Łapy i tak samo latają, czyli jak biegniemy do góry, to też latamy. Czekaj, czekaj, czy jak ona biega, to biega tak. Tak? Nie biegasz tak. Robisz tak. Gierz w 3D. A to tu można inaczej niż w 3D grać? Chociaż nie, poczekajcie, jak ja mam w największym fiołowi, więc może tłumaczyć, dlaczego tak przenika. Czyli jak rozumiem, musimy pomóc komuś tam, kto zaginął na tym księżycu, cośu? Tak, ja mam śmieszny glitch. Nie, aberracja chromatyczna jest w grze. Taki efekt trochę 3D jest na Steamie. Takie jak w 3DS-ie? A zobacz, jak to wygląda na podglądzie. No jakiegoś gana. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity around Terra Magna. It appears the ground team have manipulated these modules. The base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2014. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. Aha! No dobra. Aha! To było otwarte okno! Ja myślałem, że... Myślałem, to była jakaś zamknięta przestrzeń. By the way, to jest gra twórców Batalionów. Tak, Dezen już to mówił. Z dwa razy! Podróba portela. Wyciągnij pistoletem, a jeszcze rób sobie sam. No nie mogę, no. Wciągać. Nie, no, ale to faktycznie, no, wygląda jak taka, w sumie...
Jak podróbia Portala. So, what were they used for before? Most of them were used for storage. But they have converted them beyond recognition. Kurde, nie zdążyłem. They ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Ło! A co tu mamy w ogóle? No prawie jak w Antichamber, no trzeba przyznać. No cofnąć się nie cofnę. Myślałem, że jakieś są super wiązane zagadki czy coś. A tu nie. Pokoje za pokoje wiązanymi. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be. A czyli tu jest szyba już. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. So if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Whoa! Chwila, to jest Magnus. Lepiej to na piechtaka zrobię. Czekaj, to jest tu jakiś jedyny... Nie, nie mogę się podnosić. Są tu jeszcze jakieś klocki inne? A, chyba są. Perhaps we can't solve this yet. O, luj, to są jakieś dodatkowe drzwi. Ja mogę blokować po zdobyciu większej ilości kloców. Chyba. Ale tu jest, nie wiem, no, jakaś otwarta przestrzeń czy coś. Tak, to jest w sumie zastanawiające, jak tu potrzebuję dwa kloce. A jak mam jednego kloca i nie ma nigdzie innych klocków. To wystarczy ukradnąć te dwa kloce. Chyba, że one znikną. No nie mogę przejść, no jak w portalu? No to jest podróba portala. Tylko, że bez portala. Thinking. Dobra, zaczyna się myślenie. A gdyby... Nie. Dziwo w... Ło. Ijo. No, a skąd ja wezmę drugiego klocka? Jak tu nie ma nigdzie klocków już więcej. Kurde, no i zaczyna się problem. Muszę zacząć myśleć. Wołga, ty to jesteś cwany, wiesz? Pyk. Chciałeś oszukać grę, no nie dało się, nie tym razem. Not this time, man. No dobra, mamy takie coś. Mam to jakoś podłączyć, czy co?
Aha. Ej, no bo jestem głupi. Serio, bo tu już nic więcej no nie wymyślę. Albo jestem ślepy, albo tu już więcej tych klocuszków nie ma, więc nic nie przyniosę. No poza obręb... No nie przyniosę, chyba że... Kurde. Może faktycznie ja tu coś przegapiłem? Chyba że... Kurde. To trochę bullshit, że tak powiem. A ty nie miałeś tej kulki na magnesie przypadkiem? To się świeciło. Te faktycznie, kurde. Nawet nie zauważyłem, nie pomyślałem, że w ogóle... Że tą kulkę można wykorzystać. If there was an accident, nie zwróciłem w ogóle uwagi na tą kulę. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Okay. Nie, to trzeba inaczej wykombinować. No tak czy tak, no to musi być tu. No nie ma bata. A to, żeby otworzyć to, musiała być tu. Ale musi być tu. Sęk w tym, że stąd no nie wezmę tego klocuszka. I to jest zastanawiające. No bo tego nie wsadzę tutaj. Albo i wsadzę tutaj. O. Nie, chwila, kurde, woga, ty jesteś debilem. Jesteś, ale... A gdyby... Jaką wajchę? Gdzie ty waszą wajchę? A faktycznie jest tu wajcha. Jezu, ale to jest zakamuflowane, no nie widać tego. Nie widziałem tej wajchy. Pewnie trzeba zwracać uwagę na otoczenie. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind. Two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge them to create a timeline of what's happening here. But there are incongruities between these memories. Conflicts.
Wow! Ale cudne. This is the command center. You can check on the crew status from here. Avatar Link. Pyk. O. Na to wychodzi demon. Jej, chapter 1 ukończony, ale to ma chapterków w ogóle. Should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Wypadek. Trzy godziny się wyrobisz, myślisz? Podróbę po Trudela, no ale to jest serio podróba. Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. O, znowu to. Radiation present from solar events on Mars. But Mars. A, smy, jak tu już leży to. Niech leży. Wszystko jest pod drugą portala. The Witness tylko wymienię. Talos. Talos też bardzo na portal. Masz zagadki w zamknięciu. Wszystko to jest portal. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable small artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Mm-hmm. By the way, tension działa. Yee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 
Otaś, nie bądź taki. Wiem, że też. No zrób, że im. Zrób, że im, no.
thinking. Damn it. Tak jakby się ten magnes zepsuł. Chyba, że on ma takiego przyciska tu z boku, gdzie mogę to wsadzić. A to w sumie by miało sens. Jest to jakiś klocuszek? Nie mogę strzelić to. Kurde. A, chyba, że... Nie, to tylko sobie świeci. Chyba. Nope. BF1 nie. No dobra, w takim razie muszę tego kloca przenieść na górę, ale nie, ten nie działa. Ten zerek nie działa. Chociaż mam pomysła. Tak jest, tak myślałem. Easy peasy. My purpose as the is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. A, już wiem, dlaczego to zrobiłem. A to jednak jestem geniusz. Zła. Siedzę dopiero gołoszki. Przez 4 godziny. Fuck. W ten sposób. Także w takim razie ja to zanosiłem. A, już wiem, dlaczego to zanosiłem. Albo i nie wiem, po co ja to zanosiłem. Nie, po co ja to zanosiłem?
Nie. Ach, fuck. Ach, fuck. Dlaczego to tak utrudniłem sobie? A czy już wiem, znaczy, tak? Co? No tak czy tak, no... Nie wyczajuję! Znikąd dwa klocuszki. Jezu, jak ja sobie utrudniam czasami. Jak does the ISA know you're gonna make the right decisions here? When they can't communicate with us. Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. Dobra, więc to tak wygląda. There's a simulation of this mission on Earth, running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. A w ogóle co tu jest? A nie, tu potrzebuję dwa takie klocuchy, no dobra. W takim ja... Aha. Aha. Czekaj, że stąd przylazłem, tak? Tak, dobra. Tu potrzebuję dwóch klocuchów, ale no nie wezmę. Chyba, że zrobię tak. Jak wezmę, to się drzwi zamkną. Dlatego... Pik. Pik. Pik, pik. 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 Pik, pik. A co to? O nie, polytal, idę stąd. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Have you heard of the Turing test? O, ktoś się modzi. It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation. Wouldn't you say? Czekaj, że ja by się zbytnio rozpędziłem do przodu. Zbytnio zrobiłem hop do przodu.
Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are Chinese. Well, if they're wrong. Perhaps they are not. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Nie. W tym przypadku by mi się przydał klocuszek. Że jak klocuszka nie wyczaruje znikąd. Chociaż... Nie, dobra, nie wyczaruje. Tak też nie wezmę. Jak wytrzasnąć z dwóch miejsc dwa światełka? Chyba, że jedno dam. Tak. Co nie zmienia faktu, że muszę drugie skądś wyczarować. Pójdę, no. No teraz to już trzeba myśleć. No, jedno musi otwierać. Sęk w tym, że nie ma innych klocuszków. Albo ja nie widzę. Stąd nie wezmę, stąd nie ma bata. Sam zagięty właśnie. No, chyba jestem znowu ślepy, bo może coś przegapiłem. Ale raczej no bym zauważył. Chyba, czy bym nawet coś nie zauważył, ale no...
Tu nie ma nic innego interaktywnego. O! Albo jest. Super. Chciałem to już podnieść, nie da tu. This is the crew's quarters. It looks abandoned. Oh, patrzcie, piesek. Strange thermal, bla bla bla. Bla bla bla. Kwiatki. Nie wiem co. Wszystko mi tu wymacam. Jej, poznajemy historię przez otoczenie. Próbujemy się dowiedzieć coś o tych ludziach. Homo? Dobra, no, nie komentuję, no. O, wszyscy mają tu pieski. I apteczki. I malarze byli są. Ale ty iście, po prostu. Jakieś Chińczyki. Zaręczyli się dopiero. Fajnie. Coś tam, coś tam, coś tam. Każdy ma swoją historię. Poznajemy to wszystko. Muzyka, no. No. Dowiedziałem się coś o tych ludziach i po cholerę. O, zrobiłem chapter drugi. Jej, ile to ma chapterów? These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent at the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Coś stanie, jak to wsadzę tutaj. No dobra. Nie wiem, po co to zrobiłem. Ajajaj, ta gra, no co, nie jest słaba, jest fajna. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes.
It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think. Masz tu powiedzieć, gdzieś mam, masz tu tyle ty? Masz kostki? Aż kostki są, jakby nie patrzeć. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Ha! Mam pomysła i nie zawaham się go użyć. Dobra, jednak się go zawaham użyć. Damn it! Czekaj. Czy musimy to logicznie ogarnąć? Albo na pierwszej kolejności wypadałoby zdobyć ten drugi promień, on się przyda. Sęk w tym, że zawaliłem kolejność. Cholera jasna, no zawaliłem. Nie, dobra, to wrócę w takim razie tu po to. Wezmę sobie drugi promień. Easy peasy. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature
is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Wow, jestem taki genialny. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking. Creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process. Whether that is the process of evolution or a computed process. No dobra. Ja, ale to już było. Oż ty cwaniaczku! Oż, ja już widzę. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Oh, fuck. Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, to jakieś puzzle? They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Zastanawiające. Aha!
Teraz jakbym chciał to... No! Aha! So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on the river, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Daj mnie tą kostkę. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. Cholipka. To już jest ciekawe. To są dość ciekawe puzelki. Ale muzyka fajna. O!
Video driver crashed and was reset. Make sure your video driver is up to date. Yeah. Czyli pojawił się jakiś update. Pojawił się jakiś update. To kart i mi wywaliło. No nic. To zrobisz, jak nic nie zrobisz.